Vlogmas dzień czwarty. Hej, cześć, witajcie w kolejnym vlogmasie, vlogmasie numer 4. Przed chwilą zjedliśmy obiad i na co teraz przyszła pora? Na to, aby otworzyć kalendarze adwentowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Gotowy jesteś? Podekscytowany? Zaczynamy od otwarcia tych personalizowanych kalendarzy, a później pokażę wam, co będzie w tym The Body Shop, bo to Maciej raczej to bardzo nie interesuje, jakie kosmetyki znajdują się w tamtym, a mnie jak najbardziej. W ogóle tylko czerwona jest tam. I dzisiaj pada, non stop, bez przerwy. O, za chwilę kawkę też wypijemy, co? Dobra, gotowy? Od ciebie zaczynamy, czy ode mnie? Ode mnie? No dobra. Ale ten kalendarz jest piękny, co? Ładniutki, drewniany, naprawdę bardzo, bardzo ładny. A teraz tak, mamy karteczkę. Słuchajcie, zobaczymy, odgadniemy czy nie. Mężczyzna kupił auto za 100 tysięcy dolarów, ale nie zapłacił ani grosza. Jak to zrobił? Mężczyzna kupił auto za 100 tysięcy dolarów, ale nie zapłacił ani grosza. Jak to zrobił? Pożyczył? Czemu tak przewracasz oczami? Czym jeszcze jest to, że ty to wydrukowałeś w ogóle? Cieszę się, że nie laminowałem. Blisko było, co? Mężczyzna kupił auto za 100 tysięcy dolarów, ale nie zapłacił ani grosza. Jak to zrobił? No nie zapłacił grosza, no bo zapłacił 100 tysięcy. No jeszcze raz, przeczytaj dokładnie każdy wyraz. Mężczyzna kupił auto za 100 tysięcy dolarów, ale nie zapłacił ani grosza. Mężczyzna kupił auto za 100 tysięcy dolarów. No bo zapłacił dolarami, a nie złotówkami. Ha, 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 ha. Proszę bardzo. Inteligencja, góra, mamy to. A, muszę teraz sam. Zacznijcie, co jest, tak? Harry Potter? Który Harry Potter? Książka? O kurczę. O to ci chodziło? O kurczę. 1000 elementów, wierzysz we mnie. A zobaczcie, jest Paryż. To w ogóle jakie ładne. Będziesz układał ze mną Wigilię, święta, po świętach? Tak, pewnie. Ułożysz ze mną? No skoro kupiłeś, no to już musisz ułożyć. No to ty musisz układać. Mamy puzzle High Quality Collection, dziękuję. A puzzle swoją drogą uwielbiam. Bardzo chętnie, super. Podoba mi się. Made in Italy. Dziękuję. Dziękuję. Ładny obrazek. Teraz ty. Szukamy. Czwóreczki szukaj. A czwórka, tak? No tak! A ty trójki szukałeś? Cofnąłeś się. A jak tam w ogóle nogi po wczorajszym biegu? Czuję. Już chyba wiem, co to jest. Co to jest? A może zgadywać? To jest drapaczka. Drapaczka. Czuję to, nie? Czuję taki ten. Zabijać. No. Pokaż. Ej, ja nie wiedziałam, że ją można wyciągnąć, że to jest teleskopowa. Widzisz? O kurczę. Weź, że to jest straszne. Tak nie rób. Nigdy w życiu tak nie rób. Czekaj. Pokaż. Odwróć się. Fajnie? Fajne. Proszę. Bo zawsze prosisz, żebym cię drapała, więc teraz możesz podrapać się sam. Ale to nie to samo. Jak to nie to samo? To jest to samo. To nie to samo. Oj, narzekasz. Dobra. To nie to samo. Cicho. Słyszycie, jak pada? Okej, okay, robimy kawę. Się drapałeś tak czy siak. No. To jak ci się podobają na razie okienka w kalendarzu? Po pilota postawić. Okej. Okay. Weźmy tutaj kawę. Poobiadowy sypek. Dobra, robimy kawę. Robimy kawę i idziemy otwierać paczki. Znaczy ja idę otwierać paczkę.
Słuchajcie, jesteśmy w biurze, ponieważ przyszły do mnie paczki, które zamówiłam chyba tydzień temu, albo ze dwa tygodnie temu. Jakoś z okazji Black Friday, plus kilka rzeczy miałam też w koszyku, to pomyślałam, że też je zamówię, aby je poprzymierzać. Mam tutaj swoją kawkę w zimowym kubeczku z bałwankiem. Mówię kubeczko, ale to jest kubeł. To jest kubeł kawy, więc spoko, bo potrzebuję takiego pobudzenia. I bierzemy się za przymierzanie. Powiem wam, że bardzo się cieszę z tych puzli, bo ja puzli już nie układałam kilka lat, a ostatnio miałam taką ochotę. Naprawdę, przez ostatni rok cały czas to za mną chodziło i nawet szukałam puzli, ale nie mogłam znaleźć niczego ciekawego, niczego fajnego, takiej lepszej jakości, ładnego obrazka, a proszę, tutaj mamy Paryż, 1000 puzli. Wydaje mi się, że święta, na święta sobie otworzę te puzzle i spróbuję w pierwszy albo drugi dzień świąt je ułożyć. I wtedy można sobie włączyć muzykę, o, grzane wino do tego, Boże, to będzie wieczór idealny, taki cozy evening, coś takiego. Jeśli słyszycie deszcz, to się nie mylicie, bo okropnie leje przez cały dzień. Masakra. Biorę łyk kawy i pokazuję wam, z jakich sklepów zamówiłam. Możecie tylko tutaj schylić, wiecie, ja sobie krzesło przystawię. I poprzymierzamy, bo wiecie, co jest super w tych vlogmasach. W tych vlogmasach jest super to, że my widzimy się cały czas na bieżąco, że sobie gadamy codziennie i codziennie mogę albo się odnosić do waszych komentarzy, albo mogę o coś was zapytać i jutro już dostanę odpowiedź i to jest ekstra. Dlatego też dzisiaj sobie to przymierzymy. Jest sobota. Wy mi dacie znać, co o tych rzeczach myślicie i to będzie niedziela, a w poniedziałek chcę te rzeczy już odesłać, bo nie zostawię wszystkiego, tego jest zdecydowanie i stanowczo chciałam powiedzieć razem, jak zwykle, za dużo. Ale kilka rzeczy mi się podoba. Jest tutaj kilka basiców, które chciałabym w swojej szafie mieć, bo zobaczcie, tak to wygląda. O, mamy paczkę z Massimo Dutti ponownie, bo ta firma mnie ostatnio zachwyca. Mamy paczkę z Zalando i z Zalando, ale robiłam zakupy na Zalando, ale kilka rzeczy wpadło mi z Adidasa. Zaczniemy od tego, co mam na wierzchu, czyli od pudła z Adidasa. Wydaje mi się, że światło powinno być tutaj ok. W ogóle tutaj jest najlepsze oświetlenie według mnie w całym domu. Najładniejsze są te światła. Ja w ogóle chciałam, żeby tutaj było tak jasno i tak mniej więcej, żeby to światło było dzienne, ponieważ ja się tutaj maluję codziennie rano, a teraz przez to, że mamy ten okres jesienno-zimowy, to ten dzień jest mega krótki, plus i tak w tym dniu takiego normalnego, naturalnego światła za dużo nie ma, zwłaszcza w Anglii, bo ostatnio padało. W ogóle wczoraj, jak poszliśmy biegać, to pogoda była przepiękna. Ta delikatna mgła się unosiła, to był taki nastrój, taka tajemnicza ta Anglia była. A dzisiaj deszcz, 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 od samego rana deszcz. Więc ja to otwieram. Średnio to widzę. Dobrze, że wczoraj poszliśmy biegać. Dzisiaj mnie bolą nogi, ale to nie jest aż taki bolący ból, jeśli wiecie, co mam na myśli. Bardziej czuję taką satysfakcję i ten ból jest przyjemny. Czasami jak ma się zakwasy, to wiadomo, że ten trening wykonało się może nie tyle poprawnie, co tak daliście do pieca. I ja właśnie coś takiego czuję. Dobra, przejdźmy już do rzeczy, żeby się nie rozgadywać, bo wydaje mi się, że... Znaczy chciałabym, aby ten vlogmas akurat był krótszy, ale zobaczymy jak wyjdzie, znacie mnie. Pierwsza bluza to jest taka siwa bluza bez kaptura. Bardzo przyjemny materiał. Wygląda ona tak. To jest rozmiar... To jest dziesiątka. Dziesiątka, czyli... Oj, tutaj nie jest napisane, jaki to jest... No, dziesiątka Wielka Brytania, czyli jakaś S-ka. Coś takiego? Chociaż na skrym to nie wygląda, bardziej na M-kę. Spodobała mi się, bardzo mi się spodobała. Druga bluza. Tego koloru w ogóle się nie domyślicie. Przepiękny, kobaltowy kolor. Jak ja ją zobaczyłam, to byłam zachwycona. Chciałam wam powiedzieć, ile te rzeczy kosztowały, bo ja naprawdę je zrobiłam na przecenie. Poczekajcie, sprawdzę sobie w apce. Ale te rzeczy długo, długo leżały u mnie w koszyku. I właśnie zdarzyła się okazja na Black Friday, więc stwierdziłam, a wezmę, zobaczę jak to będzie leżeć i jeśli mi się spodoba, to zostawię. Ta szara bluza, słuchajcie, ona kosztowała 20 funtów. Jest z jakiej kwoty była przez nią? Z 42. 20 funtów
20 funtów z 42, słuchajcie. Ta kobaltowa, ona kosztuje normalnie 38 funtów, a ja za nią zapłaciłam 25. I mam jeszcze leginsy, które kosztują 25, a ja za nie dałam 18. Ja szukam jakichś fajnych leginsów, miałam jedne, ale one się tak sprały, tak okropnie wyglądają, że aż głupio mi je po domu nawet nosić. Więc pomyślałam, że wezmę, zobaczę, może nie będą prześwitywać, chociaż już wątpię. O nie, nie wiem, czy jest w ogóle sens je przymierzać. Możliwe, że kiedyś już je zamówiłam, oddałam i teraz przy... No nie, no nie, spójrzcie. Jak można coś takiego robić w leggingsach? No dobra, bluza wygląda tak. Ja tutaj mam jak zwykle lustro. Chyba ktoś o mnie mówi dzisiaj, bo takie mam uszy palące czerwone. Mam tutaj lustro i ona jest bardzo oversize'owa. Podobała mi się, ale teraz już tak nie do końca. Ten materiał w środku jest taki typowo adidasowy. A ja lubię, jak te rękawy są takie długie. Tu mamy takie nietoperze. Więc średnio. Możecie dać mi znać, co myślicie. Jeśli wam się coś podoba, to napiszcie. Dlaczego? Dlaczego? Bo ta bluza fajnie wyglądała na modelce, ale na mnie chyba już tak nie do końca. Ja chyba nie czuję się w tym aż tak dobrze, wiecie? Ładna jest, taka basicowa się wydaje, ale te rękawy są dziwne. No nie. Nie, dobra, ja jej raczej nie zostawię. Nie. Nie, dobra. Sprawdźmy sobie tę kobaltową. To jest taka cieńsza bluza. Powiem wam, że jest dość wygodna. Tylko, że jest bardzo cienka. Ale tak, wygląda całkiem nieźle. Tylko czy ja potrzebuję takiej bluzy? A to jest pytanie. Kurczę! Ładna jest. Zobaczcie, jaki to jest ładny twarzowy kolor. Tylko nie patrzcie na to, jaka czerwona jest to. Ale naprawdę ten kolor jest przepiękny. Czekaj, nie jestem pewna, czy mi pasuje, ale jest bardzo ładny. Jest ona dłuższa w sumie. Taką bluzę u siebie w szafie mieć, no to spoko. Zawsze się przyda. Co myślimy? Nad nią się zastanowię. Bo ten kolor naprawdę mnie przyciąga. Leginsów nie przymierzam. Ja już widzę, że one źle wyglądają, że będą prześwitywać, więc nie ma sensu. I wydaje mi się, że kiedyś już takie zamówiłam. Chciałam zamówić coś, co już u siebie mam, ale niestety tego znaleźć nie mogę. Przechodzimy do kolejnej paczki. Łyk kawy był, możemy jechać dalej. I koszulka z Guessa. Wygląda tak, podoba mi się, bo jest taka rozciągliwa. Ona ma tutaj taki delikatny znaczek, ale nie wali wam tak bardzo po oczach, więc spoko. 95% bawełny, 5% elastyny i ona była przeceniona z 25 funtów na 15, na 14,99. Wydaje mi się, że przecena całkiem dobra. I zobaczymy za chwilę, bo może, kto wie. A druga rzecz, jaką zamówiłam, ja ostatnio jestem zakochana, moi drodzy, w piżamach i to chyba widać, że kupiłam te piżamki z serduszka, zwłaszcza takie koszulowe z długimi spodniami, bardzo mi się podobają i mam tę piżamę, to jest materiał, i mam tę piżamę czarną, ale tamte czarna to jest 100% poliestru i boi mnie to bardzo, więc zobaczyłam na stronie też czarną piżamę, koszulową, z długim rękawem, z długimi spodniami, ale tu mamy, o ile się nie mylę, 100% bawełny. To jest rozmiar S, ja tak troszeczkę strzelałam. I ta piżama była przeceniona znowu, zaraz ją sobie przymierzymy, ale bardzo przyjemny jest ten materiał, całkowicie inny od tej piżamy poliestrowej, bo tamta piżama była taka sztywna, jak papier, a ta jest lejąca, tak jak ta z H&M. Ta z H&M jest rewelacyjna, moi drodzy. Ja wam bardzo serdecznie polecam. A jeśli chodzi o tę piżamę, co tutaj mam, to ona kosztowała mnie 27,50, chyba 22 funty, przepraszam, a była przeceniona 40 funtów. To jest w ogóle firma Lindex? Nie znam tej firmy. Ale piżama sama w sobie wygląda tak. Mamy tutaj taką czarną koszulę, no praktycznie identycznie do tej mojej poliestrowej i spodnie też są długie. O. Coś takiego. Chociaż te poliestrowe spodnie troszeczkę bardziej mi się podobają.
Ja tamtą piżamę i tak noszę, nie poce się mi jakoś szczególnie, jest bardzo przyjemna, ale chciałabym coś lepszego, coś bardziej oddychającego, coś fajniejszego dla skóry. Dlatego też pomyślałam, że zamówię, sprawdzę, zobaczę. Dlatego, no co, przymierzamy. Chociaż piżamę bym przymierzyła na końcu, bo tam mam jeszcze jedną rzecz z Massimo Dutti, która też będzie wymagała ode mnie troszeczkę przebierania się. Dobra, zaczniemy sobie od koszulki. Spójrzmy, jak ona będzie wyglądała. Widzicie, ja teraz staram się zamawiać takie rzeczy, no może ta bluza nie do końca, ale taka bluza zawsze wam się przyda. Czy po domu, czy gdzieś wyjść, na rower, na spacer, chcecie coś włożyć, takiego z kapturem, no spoko. Według mnie jest bardzo, bardzo spoko. No. A, jeszcze będziemy musieli sobie porozmawiać o jednej rzeczy, ale to za chwilę. Za chwilę. Przymierzam teraz tą koszulkę z Gesa, oczywiście mój kawy przed i jedziemy dalej, z tym mierzymy. Dobra, ta koszulka chyba jest bardzo, bardzo spoko. Jest wygodna, jest długa, jest ładna, jest czarna, dobrze podkreśla figurę, ale też wiecie, te rękawy są spoczko. No, fajna jest, podoba mi się. Przyjemny materiał. No. I rozmiarowo też jest jak najbardziej dobrze. Takie czarne spodnie, te, które farbowałam. Ja się cieszę, że je pofarbowałam, bo to są najfajniejsze spodnie, jakie u siebie mam. Koszulka chyba u mnie zostanie. Naprawdę jest fajna. Tutaj ten dekolt, on też jest troszeczkę inny niż w tych takich zwykłych koszulkach. On jest zaokrąglony, ale jakoś tak nie fajnie przylega, no? Powiem wam. No, ciekawie, ciekawie. A teraz sobie szybko... A, załóżmy te piżamy, zobaczmy. Zobaczmy, co to takiego i w piżamach. Pokażę wam moje ostatnie zamówienie. To będzie śmieszne, ale... Dobra, niech tak będzie. Zobaczmy jeszcze te piżamy. Wiecie co? Jakoś tak średnio wam powiem, że mi się podobają. Sama nie wiem, te spodnie są za krótkie. Tak to wygląda, one są takie zimne, w ogóle mnie dzisiaj chłodno. Nie. Jednak moja piżama poliestrowa jest fajniejsza. No nie. Nie. Może jest wygodna, jest przyjemniejsza dla skóry, ale ta moja piżama z HM-u to był strzał w dziesiątkę. To był strzał w dziesiątkę. Ona jest tak wygodna, tak przyjemna, tak fajna. A tutaj... Wydaje mi się, że za tę cenę, za 20 funtów, 22 funty, można dostać coś o wiele, wiele lepszego. Możecie mi napisać, czy wy lubicie takie koszulowe piżamy. Mi ostatnio bardzo się spodobały, zakochałam się w nich i na zimę one są idealne. Polecam każdemu. Założyłam jeansy, bo będziemy odpakowywać ostatnią paczkę z mojej ostatnio ulubionej firmy, Massimo Dutti. Nie wiem, jakoś się zakochałam w tej firmie. Mają bardzo fajne rzeczy, takie klasyczne, podobają mi się, tylko że drogie, dlatego też dużo nie zamawiam, bo zbankrutowała. I słuchajcie, co ja tutaj mam, to są klasyki, podoba mi się, jak to wszystko jest zapakowane, już wam pokazuję. O, tak wygląda paczka. Pierwsza rzecz to jest golf. Ten golf wygląda tak, on jest biały. Ten materiał jest cudowny. Tutaj jest 95% wełny, 5% kaszmiru. Kosztuje swoje, ale wydaje mi się, że taki biały golf w szafie powinna mieć. On do mnie woła. Bierz mnie, bierz mnie. Wzięłam rozmiar S, więc moi drodzy, przymierzamy, sprawdzamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A w ogóle dajcie mi znać, jak takie golfy z wełną w składzie prać, czy wybierzecie je normalnie w pralce, tylko przy użyciu proszku i płynu do prania, czy tylko z proszkiem, tylko z płynem, czy może bierzecie je ręcznie. Koniecznie mi napiszcie, bo na pewno ta informacja mi się przyda. Moi drodzy, tak wygląda ten golf. On jest bardzo przyjemny, w ogóle nie gryzie, przy szyi też przepięknie wygląda, ale czy aby na pewno, ponieważ tutaj jest taki szeroki, ja potem zobaczę to na filmie, jak to się na mnie prezentuje i wtedy rzeczywiście widzę lepiej niż przy odbiciu w lustrze. To jest bardzo dziwne, ale to działa. Więc tak, jeden minus to jest taki, że fakt, że ty nie wyglądasz tak źle, że on jest tutaj taki delikatnie oversize'owy, ale tak naprawdę czy to mi przeszkadza, że on tak, wiecie, że ta gumka nie łapie aż tak mocno i mnie nie opina, tylko tak sobie leży, wisi.
No nie, mi to za bardzo nie przeszkadza. Też jest biały, jak widzicie, przez co rozświetla tę buzię. I człowiek wygląda na bardziej wypoczętego, na bardziej wyspanego. To na pewno. Tutaj przy szyi mnie, może jak od 1 do 10 bym miała powiedzieć, jak gryzie, to bym powiedziała tak 2. No, tak bym dała taką dwójkę, taką mocną dwójkę. Nie jest to nieprzyjemne, ale czuję, że coś tutaj mam. Ja w ogóle jestem strasznie wyczulona na takie rzeczy, na mały kamień w bucie. Ja muszę to od razu wyciągnąć, coś mi gdzieś uwiera, gdzieś mnie coś drażni, jakaś metka, coś, muszę to zaraz wyciąć, bo mnie to okropnie irytuje. Ja nie mogę tak chodzić. Dla mnie ubranie musi być na maksa wygodne, a jeśli coś będzie mnie tak gryzło, to mogę być bardzo, bardzo niezadowolona i cały dzień przez to może mi się popsuć. Naprawdę, na takie rzeczy zwracam ogromną uwagę, żeby wszystko to, co noszę, było przyjemne dla mnie, dla mojej skóry i wtedy mam o wiele lepsze samopoczucie. Dziwne, ale tak jest. Więc tak, sweter, golf, powinnam powiedzieć, 95% wełny, więc spoko, ale no i ta wełna jest przyjemna. Rękawy są dość długie, jak na rozmiar S, no to też całkiem nieźle. Przy moich 1,76 m, to również zwracam uwagę. Chcę tak podejść troszeczkę do was bliżej, żebyście mogły zobaczyć. Nie zwracam uwagi na to, że jestem... Jest mi po prostu... Niby jest mi zimno, a niby nie, bo jest gorąco. Nie wiem, co się dzieje. Ale tak wygląda przy buzi. No, no fajnie, ja czegoś takiego u siebie nie mam. Ja mam jedynie golfy czarne albo beżowe. Takie ciemny beż, ciemny brąz, coś takiego, ale białych nie mam. Białych swetrów, no chyba jeden sweter mam taki ecli, a tak nie posiadam czegoś takiego. I właśnie się zastanawiam, przy brązowych włosach to wygląda całkiem fajnie. Dajcie mi znać, co myślicie. Wiem, że ten vlogmas będzie się obierał tylko prawie, że namierzymy ja na otwieraniu kalendarzy adwentowych, ale chciałam zrobić taki dodatkowy film, troszeczkę coś innego, troszeczkę zrobię małą odskocznię od takich typowo świątecznych rzeczy. Myślę, że powinno wam się to też spodobać, a poza tym będę odsyłać te rzeczy, więc chętnie sobie poczytam wasze opinie na ten temat, a wiem, że te komentarze pojawią się już jutro, co mi bardzo, bardzo będzie na rękę, więc ja też was poproszę o pomoc. A drugą rzeczą, jaką ja tutaj zamówiłam i jaką tutaj mam, to jest płaszcz. Kolejny płaszcz wełniany. Jest, oj, musi mi coś spaść. Nie mogło być inaczej, musi mi coś spaść. Moment. I tutaj mamy 75% wełny, 25% poliamidu. Jeśli wam to przeszkadza, że czytam wam skład, to sorki, ale ostatnio naprawdę staram się zwracać na to uwagę i uczę się tych składów i wydaje mi się, że on jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. To jest rozmiar, już wam mówię, w ogóle kiedyś masowo duty kojarzyło mi się z takimi sklepami dla starszych osób, chociaż ja też już jestem starsza. 38, rozmiar 38, czyli taki uniwersalny, europejski. On nie ma guzików, on jest związywany w pasie. Więc też jestem tego bardzo ciekawa, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Ale on jest ciężki. To jest taki ciężki, porządny płaszcz. Ale moi drodzy, to wygląda. Tak wystarczy tylko. Ma kieszenie, ale widzieliście, jaki to był odruch? Że ja zaraz włożyłam ręce tylko do kieszeni. Piękny jest. Rozmiarowo bardzo fajnie. No. No. Co my o tym myślimy? Jest śliczny. On jest aż za kolana. Ja was troszeczkę zniżę, żebyście mogli zobaczyć. Ale widzicie, jaki się podierał. Jest piękny. Jest taki ciepły, fajny, ładny. Ej, ja go chyba zostawię. Sorry, ale ten płaszcz robi robotę. Ten Zary też jest bardzo ładny i też go zostawiłam, jak wiecie, ale ten, no drodzy państwo, już jestem golfem, to fajnie to wygląda. Według mnie, możecie docenić, co myślicie, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że jest cudowny i nie ma guzików, ale to w ogóle nie przeszkadza, bo on tak, jest tak sztywny, że to wszystko ładnie zbiera i trzyma. Ma kieszenie. Uwielbiam. Takie moje zakupy. Dajcie mi znać. Proszę was, dajcie mi znać, co zostawić, co oddać, bo teraz jestem w kropce. Najbardziej mi się spodobały rzeczy z Adidasa, ta kobaltowa bluza, chociaż powiem wam, że się nad nią zastanawiam, bo jeśli za nią mam dać 25 funtów, to wolę chyba dołożyć troszkę albo zaoszczędzić i kupić sobie ten golf. Taki bardziej klasyczny i basicowy niż wkładać pieniądze w bluzę kolorową, choć to mi się chyba bardziej przyda.
Ten płaszcz, no petarda, moi drodzy, jakie to jest fajne. Dodatkowo jeszcze ta koszulka z Guessa, też bardzo fajna, taka basicowa. Coś, co na pewno mi się przyda w przyszłości. I to chyba wszystko. Reszta, takie średniaki. Napiszcie mi, co wy myślicie. Będę wdzięczna za każdy jeden pojedynczy komentarz. Chciałam was jeszcze zapytać o jedną rzecz, żebyście mi doradziły, bo ja cały czas zastanawiam się nad trenczem, a pora go odesłać, a że dzisiaj nagrywamy to mierzymy, to poczekajcie, ja szybko przymierzę, a wy mi powiecie, co myślicie. Ja mam rozmiar M i rozmiar S tutaj. Wypisałyście mi bierz M-kę, a ja wam pokażę, jak ta M-ka wygląda. I się zdziwicie. Dlatego też zastanawiam się cały czas, co tak naprawdę wziąć. Postaram się wam szybciutko pokazać te trencze, bo już kiedyś wam na vlogach je pokazywałam i kilka osób mi napisało, na jaki rozmiar się zdecydowałam, a ja nie zdecydowałam się na żaden. To jest rozmiar M, tak szybciutko, to jest rozmiar M, tak on wygląda, zobaczcie. I mi wydaje się, szczerze, że ja wyglądam w nim troszeczkę jak worku, że on jest na mnie po prostu za duży. Mimo że te rękawy są całkiem spoko, to myślę, że rozmiar S, chociaż wtedy wam mówiłam, że rozmiar M jest lepszy, wypisałyście, że bierz rozmiar M. Ale kiedy ja tak kilka razy je założyłam, pomyślałam, porobiłam zdjęcia, to wydaje mi się, że lepszym rozmiarem jest rozmiar S. I pozwólcie, że ja to szybko spróbuję ogarnąć, założyć tak, jak powinno być i za chwilę pokażę wam dla porównania S-kę, a wy na dole, to jest wasze zadanie domowe, w ramach mojego kalendarza adwentowego od was, dziękuję bardzo. Napiszcie mi, jaki rozmiar powinnam zostawić i jaki wam wydaje się bardziej odpowiedni. W ogóle uwielbiam to, że na YouTubie mogę się was poradzić, bo ja w głowie się już nad tym od ostatniego filmu, kiedy wam te trencze pokazałam. I naprawdę jest mi się ciężko zdecydować. Jestem w ogóle jakaś niewymiarowa, tak mi się wydaje. I zobaczcie, tak wygląda właśnie M-ka. I mi wydaje się, że ta M-ka, ona za bardzo tutaj tego materiału jest za dużo. Zobaczcie, że tego materiału jest sporo i to taki worek się robi bezkształtny. Mimo, że te rękawy są teoretycznie dłuższe. Także napiszcie mi proszę, no zobaczcie jak to wygląda. No średnio chyba, co? Ogólnie to ten trench jest przepiękny i też z tym golfem ładnie się komponuje. No kurczę, mam na sobie jeszcze czarne spodnie, to fajnie, fajnie, fajnie tak kontrastuje. Więc patrzcie, M-ka wygląda tak, jeśli chodzi o rękawy, to one też się delikatnie podnoszą, o tutaj aż do zegarka. I raczej to tak zostanie, bo on tutaj, tak jakby w rękawach był taki sztywniejszy i jakby miała mniej możliwości takie podnoszenia rąk, tak mi troszeczkę ograniczał te ruchy, ale patrz sam sobie, jest przepiękny, dlatego go jeszcze nie odesłałam, chociaż Marcin mi powiedział, jeśli nie możesz się zdecydować na żaden rozmiar, to nie bierz w ogóle. Ale ja chcę wziąć, ja chcę go kupić, bo nie chcę mi się już potem szukać. Ciężko znaleźć taki trench idealny. Jak widzicie, ten też chyba nie jest idealny, skoro głowie się nad tym, jaki rozmiar mam wziąć. To była M-ka, powtarzam po raz setny, żebyście mogli zapamiętać, żebyście wiedzieli, na który w razie czego postawić. I zobaczcie, tak wygląda S-ka. Jakby była bardziej dopasowana, mimo że ten krój w tym momencie jest bardzo prosty, bo muszę tutaj jeszcze się obwiązać tym paskiem, aby wyszła taka delikatna klipsydra, żeby coś tam było widać, to te rękawy wydają mi się już takiej bardziej, chociaż nie wiem, odpowiedniej długości, bo myślę, że w M-ce one były za długie i wyglądałam, jakbym wzięła płaszcz od starszej siostry, która już go nie nosi, a jeśli chodzi o to, jak to wygląda, jak ja podnoszę te ręce, bo ja na to zwracam uwagę, to wygląda to tak, ale to chyba normalne. Wiecie, ja teraz takie głupie pytania mogę zadawać. I szybciutko obwiążemy się pasem. Zobaczymy, pokażę wam jeszcze raz. A wy możecie mi dawać znać. Robimy takie głosowanie w komentarzach, który płaszcz zostawić. Postawcie na ten, który ja wolę. Ale tam, nie wiem, śmieję się teraz. Nie, możecie dać mi znać. Ja też na filmie sobie jeszcze raz zobaczę, jak one wyglądają, tak wiecie, już w całości. I ten płaszcz też jest ekstra, bo ma kieszenie tutaj. Nie, no ja muszę jeden zostawić, tylko nie wiem, który, widzicie. S-ka? No tak, ona się prezentuje. Powinnam tam ze z tyłu wam też pokazać. Ale z przodu widać, że tutaj tego materiału już mniej się zbiera, że jakoś tak mniej workowato wygląda. Bardziej jakby był dopasowany. No. Jak torebkę założę? No nie wiem. Dajcie znać. Dajcie znać, co myślicie. To jest eseczka, przypominam, to jest eska. Tak ona się prezentuje, przepiękny jest ten kolor. Ale właśnie to jest dziwne, że tutaj trochę ogranicza mi jednak
ten płaszcz ruchy. No. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o moje mierzymy. Jeszcze chyba zawołam Marcina i z nim się skonsultuję. Zobaczymy, co on myśli, bo naprawdę mam zagwozdkę z kilkoma rzeczami. Ale jeśli wam się takie mierzymy podoba, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Ja chętnie wam pokażę moje takie ubraniowe zakupy. Lubię się was też doradzić, zobaczyć, co myślicie o danych rzeczach. A wydaje mi się, że ostatnio naprawdę szukam takich perełek, takich ciekawych ubrań, takich basiców, coś, co będzie mi służyło przez lata. Na tym najbardziej mi zależy, żeby mieć płaszcz, który będę mogła nosić w przyszłym sezonie i jeszcze w przyszłym, a nie brać jakiś, nie wiem, czarny, czerwony czy zielony. Na razie stawiam właśnie na czerń, na beża, na biel, na brązy, na nude. Zobaczycie, bo to się troszeczkę chyba pozmienia u mnie, ale to wydaje mi się, że przyszło do mnie z wiekiem, więc 30 lat, co powiązuje. Trzeba ogarnąć swoją garderobę i szafę, też o tym wam mówiłam, że mam zamiar troszeczkę pozmieniać tutaj. I pomalutku, pomalutku, jak widzicie, słowa idą w czyn, więc mam nadzieję, że ta szafa już w przyszłym roku będzie taka ogarnięta, piękna i ładna i będę z niej bardzo, bardzo zadowolona. I też wam mówiłam, że ja na przykład w przyszłym tygodniu mamy imprezę świąteczną z pracy i ja nie chciałam kupować na przykład nowej sukienki, nie chciałam kupować nowych butów, muszę tę sukienkę w ogóle przymierzyć, czy jeszcze w nią się wcisnę, ale wydaje mi się, że raczej dużo się nie zmieniłam i stwierdziłam, że zamiast kupować nową sukienkę czy nowe buty, to ja wolę kupić sobie nowy trench i jakiś taki bardzo dobrej jakości płaszcz, jak ten, który tutaj wisi z tyłu za tym trenchem. Więc takie moje ostatnie cele, takie przemyślenia, takie pomysły na moją garderobę. Mam nadzieję, że wam się to podoba i że ten vlogmas, mimo że mniej świąteczny, powinnam chociaż tutaj ubrać stylicję, chciałam powiedzieć, sandalianę troszeczkę w lampkach, żeby było świątecznie, bo jednak jesteśmy w garderobie, a tutaj żadnego akcentu świątecznego jeszcze nie ma, to i tak wam przypadł do gustu. Aha, chciałam wam wspomnieć o tym, że robię takie odgruzowanie, bo tych kartonów mamy tutaj od zatrzęsienia na górze i chcę to wszystko, a nie, już wam mówiłam, że chcę to wszystko poodsyłać w poniedziałek, żeby się pozbyć tych kartonów i w końcu będę mogła troszeczkę na górze też pozmieniać i zrobić, żeby było bardziej świątecznie, a nie jakbyśmy się dopiero co przeprowadzili, tak jak 2 lata temu. Dobrze, dobrze, kto jest podekscytowany? Zauważyłam, że nie schowałam tego okienka. Przechodzimy do kalendarza z The Body Shop. Drodzy Państwo, nadszedł ten moment. 4 grudnia. Szukamy 4 okienka. Tutaj go nie widzę. A nie, widzę. Sorka. Pewnie wy widzieliście wcześniej niż ja. Widzę. Dość spory jest. Otwieramy. Sprawdźmy go. Ale wiecie co, to jest tak przyjemne. Ja tak sobie też zauważyłam, troszeczkę dozuję te przyjemności, bo tak jak wspominałam wam wcześniej, ja mam jeszcze kilka rzeczy do odpakowania z wami, ale tak pomalutko we vlogmasach będziemy odpakowywać i tak samo z kalendarzem. Nie otwieram go od rana, zaraz po obudzeniu, tylko właśnie tak wieczorem, żeby było miło i przyjemnie. Takie mamy zadanie na ten dzień i otwieramy, zobaczmy, co jest w środku. Przepiękna jest ta szata graficzna. O kurcza. Maseczka w płaście z witaminą E, 15-minutowa, która ma sprawić, że nasza skóra będzie nawilżona, miękka i gładsza. Bardzo fajnie. Nic więcej tu nie ma. Nie, naprawdę. Super. Chętnie sobie przetestuję, a taka maseczka na pewno mi się przyda. Ekstra. Jedna w zestawie, więc robimy sobie teścik. Może zrobimy, właśnie wspominałam o wczoraj, może zrobimy sobie taki wieczór dla siebie, wieczór spa, wieczór z pielęgnacją, taki self-care, pamper night, tak to się nazywa. Panie Marcinie, czy jest pan gotowy na dzisiejszego suchara? Jesteś przygotowany? No jak w szkole, jesteś przygotowany? Tak, jesteś gotowy? Proszę, zaskocz nas po raz kolejny i... No, pewnie nie złapię. O co chodzi? Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu? Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu? Co deszcz robi? Pada. Pada. Kropi. A jak idziesz, to co zrobi? Albo pranie zmoknie? Zdejmujesz, bo... Zmoknie? Zmokre?
Bo napadał. Bo napadał. Dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało, tak jak zwykle, bo Weroniki fajerwerki podobno przypadły wam do gustu. Miło mi. W ogóle jak pisaliście komentarze o fajerwerkach, ja tak się zastanawiam dzisiaj, no o jakie fajerwerki chodzi? O co chodzi? A dopiero potem podobno na to, że to przecież twój suchar. No, także deszcz napadał. Deszcz napadał, tak. Myślę, że przyszła pora, aby się pożegnać w tym vlogmasie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Czwarty dzień za nami. Oczywiście żegnam się na tle choinki, jakby mogło być inaczej, chociaż troszeczkę przekażę wam ten klimat świąteczny, bo jednak dzisiaj dużo czasu spędziliśmy w garderobie, ale chciałam wam pokazać te rzeczy, jakie zamówiłam, doradzić się was, plus ja wam powiem już teraz, na pewno ten płaszcz zostawiam, jest przepiękny, pokazałam go Marcinowi i on też stwierdził, że naprawdę wygląda dobrze, mimo że nie ma guzików. Ja nie sądziłam, że zostawię coś takiego szlafrokowatego w swojej szafie, a tu proszę takie zaskoczenia, ale układa się przepięknie, jest taki ciężki, mięsisty, wygodny, sprężysty, ma kieszenie, jest czarny, jest długi, no same plusy. Ja nie widzę jeszcze na razie do tej pory, nie zauważyłam żadnego minusa, jest też bardzo, bardzo ciepły, ale się w nim nie płacę, więc ekstra. Możecie dać mi znać, tak jak wam mówiłam wcześniej, możecie mi doradzić, co powinnam zostawić, co powinnam oddać. Będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi i również z tym rozmiarem trencza. No będę się jeszcze chwilę zastanawiać. W sumie już chyba pomału podejmuję decyzję i wyjęłam ten, który chcę odesłać. Naprawdę w poniedziałek będzie dzień odsyłania paczek, bo najwyższa pora to zrobić. Za dużo tego tutaj, chcę już mieć wysprzątany dom i chcę od tych wszystkich kartonów odpocząć. Nic więcej nie zamawiam na razie, na pewno nie w tym roku. Kończę, pokażę wam jeszcze kilka innych rzeczy po drodze, bo jeszcze coś tam do mnie idzie, ale to już w następnych vlogmasach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli ten vlogmas przypadł wam do gustu, taki troszeczkę inny, to pamiętajcie o kciuku w górę. Dziękuję ślicznie za oglądanie, mam nadzieję, że umiliłam wam poranek, popołudnie, wieczór, w zależności kiedy oglądacie ten film. Przesyłam wam dużo, dużo, dużo pozytywnej energii. Życzę miłej niedzieli i widzimy się już jutro na kanale w kolejnym vlogu. Na razie, pa!